Dobry wieczór. Jesteśmy, proszę Państwa, tutaj, chociaż musieliśmy sięgnąć po inne mikrofony. Ze zmiennym szczęściem się odbywała ta druga część popołudniowej sesji pierwszego dnia konkursu Chopinowskiego, 18. Muszę powiedzieć, że mam różne wrażenia, ale największe wrażenie zrobił na mnie pianista japoński, który występował przedostatni dzisiaj, Andrzeju. Nie wiem, czy się tak, ze mną zgodzisz. Tak, ja się absolutnie z tobą zgadzam, chociaż po Japończyku wystąpił jeszcze bardzo ciekawy Chińczyk z Hongkongu, Aristo Sham, zamknął tę sesję. On już troszkę był w cieniu nie tylko Japończyka, ale także kończącej się sesji, ale rzeczywiście obydwaj panowie zamknęli, powiedziałbym, godnie ten pierwszy dzień przesłuchań. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o Sohoko Sawadę z Japonii, 22-latka, to jest bardzo interesująca postać, nie tylko dlatego, że naprawdę przy fortepianie robi rzeczy przepiękne, ale do tego jeszcze jest studentem medycyny. Można powiedzieć, że cokolwiek się z nim w życiu zdarzy, na pewno nie zginie. Oczywiście, natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że on praktycznie się uczył prywatnie na fortepianie i można było odnieść wrażenie takie, czytając jego biogram, że no, na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi, jeżeli się nie słyszała, a ja akurat nie słyszałem tego pianisty w eliminacjach i muszę powiedzieć, że mnie bardzo zaskoczył In Plus swoją postawą i nie grał pierwszego nocturnu. Właśnie, zaczął od ballady, chwycił byka za rogi, można tak powiedzieć, bo jeszcze biorąc pod uwagę jego posturę, drobny, szczuplutki, bardzo taki filigranowy i wiotki, wziął tę balladę G-moll i naprawdę zagrał ją tak, jak należy grać balladę. Był w ogóle rozbrajająco szczery w tym, co robił. Ta ballada miała i właściwy puls, i właściwy rytm, i to wszystkie kulminacje dobrze zbudowane. Słusznie zwróciłeś uwagę na to, że on jest w pewnym sensie, no, może nie samoukiem, bo są wielkie nazwiska wśród jego mistrzów, oczywiście, ale w każdym razie tak. Nie jest produktem uniwersyteckiego kształcenia. Tak, to prawda. Ta ballada jeszcze była, operowała skrajnościami, zresztą on mówimy skrajności się nie bał. Sawadzie. Tak, Sawadzie. Udało mi się dołączyć. Z nami. Ale pogubiłam bardzo dużo rzeczy po drodze. Będziesz za chwilę wracała i zbierała. On w ogóle operował skrajnościami i muszę powiedzieć, że umiał je powściągnąć na przykład w nokturnie Desdur, który wydał mi się dzisiaj bardzo oniryczny i jeśli miałbym wskazywać najciekawszy nokturn, szczególnie po południu, to myślę, że jego nokturn by tutaj był na pierwszym planie. Sawada number one dla mnie z tej popołudniowej drugiej części sesji, ale tak, był jeszcze 17-latek Hao Rao. A no właśnie, to jest też bardzo ciekawa postać, Chińczyk. Chociaż no, tutaj więcej mógłbym mu zarzucić i podejrzewam, że on będzie miał kłopoty z jurorami. Zwłaszcza Andrzeju, w balladzie. Nie rozczarowuj mnie, proszę cię. Nie, ja się boję, że tak, dlatego że on grał w sposób tak naturalnie muzykalny, z naturalną muzykalnością i wyobraźnią, która niestety w balladzie w wielu miejscach nie wytrzymywała... Ale on grał skerco bemol. Przepraszam, skerco bemol, tak. Skerco bemol nie wytrzymywała konfrontacji z tekstem. I to może mieć poważne konsekwencje dla niego, bo on na przykład nie wytrzymywał tych wszystkich pauz, nie wytrzymywał długich nut, które tam są w różnych miejscach. Tak, szczególnie na samym początku, ponieważ ten repetowany motyw, od którego się zaczyna skerco bemol, najpierw ma krótką, a potem dłuższą. Ja nie mówię... Na końcu już było lepiej pod tym względem. Ćwierćnuta, ćwierćnuta, albo ćwierćnuta, ćwierćnuta z kropką ósemka. On to mylił, stosował zamiennie z taką swobodą nadmierną i to niestety nie były jednostkowe momenty. Boję się, że to mu nie będzie odpuszczone. Ale słychać było, że to wszystko było bardzo młodzieńcze i że brak mu doświadczenia. On ma 17 lat. I to w ogóle było naprawdę... To są pierwsze takie kroki. Może spróbować za 5 lat, ale za 10. Ale ja muszę powiedzieć, że to skerco w całości, takie en bloc, no to było prawdziwe, demoniczne skerco. Tak, i to mi się bardzo podobało. Ja to w ogóle bardzo doceniam. Tylko mówię o tych jego uchybieniach, dlatego żeby ewentualnie no, zrozumieli Państwo, że jego przyszłość nie jest przesądzona. W tym roku, tak? W Warszawie. W tym roku, tak. Ale wszystko może się Państwo muszą wiedzieć, że redaktor Sułek wspiera się zapisem partyturowym i słucha z nutami. Nie wszystkiego, ale po części. Pewne rzeczy staram sobie odświeżyć. Bardzo, bardzo taka etiuda amol była jeszcze bitewna, wzburzona, pełna emocji. Tak, naprawdę 17-latek, który no, ma, myślę, wielką przyszłość przed sobą w tym konkursie. Kto wie, no zobaczymy. Ja trzymam za niego kciuki. Trzymam kciuki za to, żeby przeszedł do drugiego etapu, zdecydowanie. No to jeszcze Aristo Sham na koniec, tak? Klaudia? Tak, to jest pianista, który nie zakończył. Nie nazywam się Klaudia, co prawda. Ja, ale ja chciałem bardzo prosić. Zapytać o coś.
Zdecydowanie taki najmocniejszy ten występ, chociaż trzeba powiedzieć, że najtrudniej mają chyba ci, którzy zaczynają, szczególnie rano, i kończą, dlatego że wtedy to napięcie intelektualne tych, którzy słuchają, odbiorców, zdecydowanie jest innej temperatury niż ci, którzy są gdzieś tam w środku jurorów, tej stawki. Jurorów tak. Również, to było bardzo trudne rzeczywiście, ten ostatni występ. Ale mnie poruszył w wielu momentach. Może czasami było to bardzo... to było muskularne. Takie dramatyczne. Tak, nocturn, ballada, którą zakończył. Etiudy, zwłaszcza... W bardzo szybkich tempach. Bardzo szybkie tempo. Coś takiego wirtuozowskiego, ale nie przerysowanego, tak. Nieprzesadnego. To, co poza tym, to, co ciekawe, jeszcze on grał na tym fortepianie Steinway, jest z końcówką 300, jako jeden z nielicznych. Tak. I wydaje mi się, że ten fortepian w ogóle ma takie bardziej metaliczne brzmienie. Tak, zdecydowanie. To zdecydowanie też odbijało tak się na zupełnie innym instrumencie. Zresztą ale Japończyk grał na Shigeru Kawai, jedyny dzisiaj, i to też było słychać, niestety. Tak, trochę klekotania tam było w pewnych momentach, ale nie będziemy ale się czepiali. Piękne piana, piękne kantyleny udało mu się było. Natomiast, no mówię, dla mnie number one w tej popołudniowej sesji przesłuchań właśnie Soho Sawada. Natomiast ja chciałem jeszcze wam zwrócić uwagę, że jeżeli czasami nastawiamy się na tego Chopina onirycznego, eterycznego, jakiegoś lekkiego, to Aristo Sham nam przypomniał, że pierwiastek Briand też bardzo wiele gra w muzyce Fryderyka Chopina i etiuda w F-dur na przykład. 8 z 10 opusu była taka. Patrzę na zegar, słuchajcie. No już ostatnie minuty mamy, a mówiliście już o Zuzannie Pietrzak. Ona zaczęła tę wieczorną sesję. Zuzanna Pietrzak, ja ją lepiej pamiętałem i z eliminacji, i z jej poprzednich występów. Po raz drugi w konkursie występuje też. Tak. Jeszcze z ogólnopolskiego konkursu chopinowskiego. To jest pianistka, która się nie rozczula, ona się nie roztkliwia. Ona jest taka bardzo obiektywna. Jest obiektywna. Barwa nie jest dla niej jakimś szczególnym nośnikiem wyrazowej strony interpretacji, ale to był bardzo pewny występ pod względem tekstowym, takim ogólnym zacięciem, powiedziałbym, pianistycznym. Końcówka Nocturne Edur na pewno utkwiła mi w pamięci Zuzanny Pietrzak, jakby drugi zrąb tego dzieła na pewno. Ale jeszcze raz podkreślając, słuchajcie, jesteśmy po pierwszym dniu właściwie tych przesłuchań i zobaczcie, ile się wydarzyło, jak bardzo zmiennie wiele. To się wszystko układa, jak to się plecie. Ciekaw jestem, jak będzie jutro. Zaczyna mnie to bardzo... Trzeba się chwilę zdrzemnąć i jutro... Myślisz, że zdążymy? No, można posłuchać jeszcze raz wszystkiego w nocy. Jeszcze emocje musimy je ostudzić. Proszę Państwa, jeśli chcą Państwo zweryfikować i swoje wrażenia, i nasze opinie, to od 1 do 7 w cały zestaw konkursowych wykonań na naszej antenie będzie można sobie to wszystko przypomnieć. A Państwo będą się musieli gdzieś tam jeszcze w międzyczasie zmieścić tę drzemkę. I może na zakończenie posłuchamy Etiudy Gismol op. 25 numer 6 w wykonaniu tego naszego faworyta tej części przesłuchań Sawady. A ja jeszcze powiem, kto dzisiaj z nami pracował. Klaudia Baranowska, Marcin Majchrowski. Andrzej Sułek. Magdalena Łoś, która pilnowała nas, nad wszystkim czuwała. Monika Pilch i Konrad Handszuch, reporterzy. Janusz Graczyk, Marcin Kociemba i realizacja dźwięku Gabriela Blicharz i Julita Emaniujow. Bardzo dziękujemy. Oddajemy już głos do studia. Do usłyszenia jutro o 10:00. Zapraszamy Państwa. Pożegnamy się jedną Soho Sawady. Do usłyszenia.